Play for fun! Hej, cześć, komentarz live, mapę znacie, wielokrotnie pokazywałem z niej rozgrywkę. 5, 4, 3, 2, 1. Także mam nadzieję, że ta rozgrywka będzie ciekawa. Jest to oczywiście Modern Warfare 2019. Także zobaczymy, co tutaj się dzieje. A proszę, rozgrywka trwa, niech będzie MP7 i działajmy. Przegrywamy 47 do 36. Także cisnę na moją miejscówkę. Tradycyjnie seria ofiar jest, nagroda za serię ofiar jest dosyć ciekawa. Oczywiście kilka słów do tutaj widzów. Postaram się w tej rozgrywce zdobyć tradycyjnie kolosa. Mam nadzieję, że uda się wyrównać ten mecz, a może i wygrać. Ale tutaj nie ma co ubiegać faktów. Póki co trzeba pracować na to, żeby ta pierwsza nagroda za serię ofiar, czyli Vitol, w miarę sprawnie tutaj została zdobyta. Chwila, moment, postawię jeszcze Claymora i biegnę sobie do mojego okienka zobaczyć, czy tutaj ktoś nie będzie się zbliżał na flagę B. Ok, nie jest najgorzej, 68 do 48, także powoli gdzieś tam może te straty nadrobimy. No oczywiście, co mogę powiedzieć, jako pierwsza nagroda za serię ofiar Vitol, druga wsparcie helikoptera, śmigłowca, tak, a trzecia to najwyższa nagroda za serię ofiar, oczywiście jaką jest kolos. Zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądało. Troszeczkę zasło mi w gardle, bo staram się skupić nad tym wszystkim, co tutaj się dzieje. Jednak tutaj jedna krótka informacja do nowych widzów, jeżeli takowi się znajdują. Pamiętajcie, że jeżeli uda się zdobyć tego tutaj kolosa, to w opisie znajdziecie link do pierwszego odcinka z tej serii, jaką jest seria Kolosem po oczach. I tam w zasadzie odpowiadam na większość zadanych przez was pytań. Tutaj podpowiadam, jak dobrać atuty, wyposażenie, żeby w miarę sprawnie udało się wam tego kolosa zdobyć. Ciekawe, czy oni będą szturmować to pomieszczenie, w którym się znajduje. Póki co cały czas prowadzą. Troszeczkę będę chyba musiał gdzieś tam się stąd ruszyć, żeby teammateom pomóc, jeżeli przez dłuższy czas nie zdobędą flagi B. Także kwestia czasu, może ta nagroda pierwsza za, jest tutaj królobójca, nawet psuja, proszę bardzo, no nie najgorzej tutaj to wszystko wygląda. Za chwilę pewnie ktoś tutaj się pojawi, będą raczej się skupiali na tym, żeby mnie stąd pogonić. Chociaż póki co chyba jeszcze są lekko zdezorientowani z uwagi na to, że prowadzą i chyba zbytnio do tego większej uwagi nie przywiązują, co tutaj się w zasadzie w tej rozgrywce dzieje, jeżeli chodzi o rozlokowanie przeciwników. Ale okej, zobaczymy, jak będzie to dalej tutaj wyglądało. Czasami, tak jak wam wspominam, w zasadzie wielokrotnie, że podczas, no, chyba będą pobierać, tak, okej. Wielokrotnie wam wspominam, że gdzieś tam dostaję przycinki na komentarzu live, ale jest to oczywiście spowodowane tym, że staram się w miarę sprawnie, jest ten Vitol. Jeszcze mi gdzieś tam poczęstował jedną kulką, ale na szczęście nic złego się nie wydarzyło. Tak jak wam powiedziałem parę chwil temu, gdzieś tam tej dostaję delikatnie zawiechy, ale to jest spowodowane tym, że się staram gdzieś tutaj mocno skupić na rozgrywce. Co to? No właśnie, proszę, to co wielokrotnie wam też mówiłem, że lepiej wybrać sobie, tutaj na, jeżeli chodzi o wyposażenie, Claymora, niż minę skaczącą, bo jak mogliście parę chwil temu zauważyć, choć tutaj jest spore zamieszanie i gdzieś tych słów mi brakuje, ale jak mogliście parę chwil temu zauważyć, zdążyłem się na szczęście położyć i dzięki temu w zasadzie nie zginąłem, a efekt jest taki, że właśnie mam kolosa, więc teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko w miarę sprawnie tutaj to wszystko ogarnąć i starać się wyrównać
wykonać przynajmniej ten wynik, który póki co jest dla mojej drużyny niekorzystny. Zrzucę sobie tutaj kolosa i w miarę jeszcze troszeczkę popatrzę, żeby nic złego się nie wydarzyło przy jego zrzuceniu, bo to by było mocno słabe. Mimo tego, że gdzieś tam jest ten kolos wbity, to jednak nie chciałbym go stracić. Okej. Więc wrócę do tego teraz już na spokojnie, o czym mówiłem parę chwil temu, gdzie mnie tak delikatnie przycięło. No oczywiście ta przecinka była spowodowana tym, co widzieliście. Było spore zamieszanie w tym nieszczęsnym pomieszczeniu, które zajmowałem. Ale do czego zmierzam? Do tej nieszczęsnej, skaczącej miny. Tak, one są mocno gdzieś tam też upierdliwe, jeżeli gdzieś położymy je w taki sposób, że nie są widoczne, bo ja jej w ogóle w żaden sposób nie widziałem. Dopiero w momencie zorientowałem się, kiedy usłyszałem w słuchawkach delikatny gwizd, że ona już podskoczyła do góry. W ostatniej chwili gdzieś tam się położyłem i dzięki temu jest to, co jest w tym momencie. Mamy kolosa. Nie zginąłem, bo tam parę chwil później temu gdzieś tam tego kolosa udało się zdobyć. No właśnie, trzeba być mocno czujnym i dlatego zawsze powtarzam, że lepszy jest Claymore niż skacząca mina, bo jeżeli są przeciwnicy ogarnięci, to oni się położą, tak jak ja się położyłem i oczywiście troszeczkę tego zdrowia straciłem, jednak nie zginąłem. A co za tym idzie, no może uda się gdzieś tutaj doprowadzić do przynajmniej remisu. Jest 150 do 149. Prowadzimy. Także teraz pozostaje nic innego, jak tylko skupić się na tym, żeby ta rozgrywka została w odpowiedni sposób zakończona, czytaj, żebyśmy ten mecz wygrali. Tutaj różne rzeczy mogą się jeszcze zadziać, ponieważ no już troszeczkę mam popękaną przyłbicę i jestem przekonany, że przeciwnicy będą mocno walczyli nad tym, żeby gdzieś tutaj mnie jeszcze troszeczkę pokiereszować. W zasadzie w takim momencie jak ten nie są do końca przesądzone tutaj, nie jest do końca przesądzony wynik gry, dlatego też trzeba się mocno nad tym wszystkim skupiać. Tego się nie spodziewałem. Trzech panów, bardzo ładnie, potrójne zabójstwo, nie pozwolimy im póki co tej flagi tutaj przejąć. Ważne jest to, żeby zachować, nadrobić i zachować przynajmniej taką przewagę, jaka jest w tym momencie, ponieważ no słabo by było, żeby teraz gdzieś jeszcze doszło do tego, że ten mecz przez nas nie zostanie do końca w odpowiedni sposób zakończony. Chociaż myślę, że w tym przypadku już to raczej nam nie grozi. 194 do 156 to w zasadzie już jest końcówka, choć jeszcze tutaj akurat się udało. Jeszcze tutaj flagę B próbują nam przechwycić, no ale to już raczej nie będzie do końca w jakiś sposób ważyło na tym, jaki będzie wynik. Wygraliśmy, no, a inaczej się to w zasadzie zapowiadało. Nie byłem do końca przekonany. O proszę, jeszcze ostatnie zabójstwo z kolosa. Chyba chciał tutaj jakieś wykończenie zastosować z ręki albo z kolby. Ubiegłem go. Także mam nadzieję, że ta rozgrywka wam się spodobała. Oczywiście serdecznie was zapraszam do śledzenia na bieżąco kanału FPS Media, do tego, abyście na bieżąco zerkali też na Twittera, tam też się pojawiają informacje odnośnie tego, jakie wrzucam filmy. To tyle z mojej strony, serdecznie was pozdrawiam, do zobaczenia, usłyszenia, cześć.